Cieszę się, że po raz kolejny mogę być przed waszymi ekranami, na waszych ekranach, a przed kamerami. Ciągle to jest dla nas takie nowe, że musimy się przestawić, że mówimy do kamer, stricte do kamer, a nie do pełnego audytorium tutaj na Gotarda. Ale wiemy, że Bóg współdziała ku dobremu i chcemy to, co przyniosło nam życie, przekuć w dobre rzeczy dla nas wszystkich, dla ludzi, którzy nas otaczają. Dzisiaj mieliśmy mieć chrzest, tak jak mówił Rafał, ale go nie mamy z oczywistych względów. Miałem zupełnie inne kazanie przygotowane na tą okoliczność, ale to nie szkodzi, bo będę kontynuował serię. Serię, którą rozpoczęliśmy 5 tygodni temu. Serię, która jest na podstawie książki Boży Kierunek pastora Craiga Groeschela. Polecam, żebyście tą książkę sobie kupili, jeżeli jeszcze nie kupiliście. Mam nadzieję, że za chwilę na naszej relacji pojawi się link do księgarni, gdzie możecie tą książkę po prostu sobie nabyć online. Chciałbym, żebyście śledzili. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś tej serii, to również zachęcam cię do tego, abyś tą serię sobie odsłuchał. Jest na naszych profilach na Spotify i na SoundCloudzie. Również powinny być linki teraz pod transmisją. 5 kazań, bardzo dobrych kazań. Seria, która mówi o tym, jak w życiu znaleźć cel i sens. Seria, która zachęca nas do tego, abyśmy w naszym życiu nie kręcili się wokół siebie, nie żyli bez sensu, ale żebyśmy obrali Boży kierunek. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy sfokusowali nasze życie, skupili się, szli za Bożym głosem i dzisiaj, można by było powiedzieć przypadkowo, ale wierzę, że to nie jest przypadek, że kazanie, które miało być za tydzień z serii Boży Kierunek, jest właśnie dzisiaj. Treść tego kazania nawiązuje do tego, co się dzieje wokół nas. A tytuł tego kazania jest bardzo krótki, prosty. Zaufaj. Zaufaj. Jeszcze tydzień, 2, 3 tygodnie temu nie mieliśmy w ogóle świadomości tego, że przyjdzie nam zamknąć Kościół. Jest to historyczne wydarzenie. Nikt z żyjących, ani pewnie z naszych przodków nie pamięta takiej sytuacji, że jesteśmy zmuszeni okolicznościami i też odpowiedzialnością za nasze życie, za zdrowie ludzi, którzy są dookoła nas i zamykamy Kościół. Zamykamy miejsce, w którym się spotykamy, ale dzięki Bożej łasce i dzięki temu, że mamy możliwość, mamy sprzęt, mamy wolontariuszy, zdrowych wolontariuszy, możemy spotykać się online. Dzięki Bogu, że żyjemy w takich czasach, że mamy takie narzędzia, że mamy takie możliwości. I kiedy myślę sobie o tej całej sytuacji, to przychodzi mi na myśl taki obraz ostatnie dni i pogoda, która jest za oknem. Nie wiem, czy przypominacie sobie czwartek albo środę, dni, które były bardzo szalone pod kątem pogody. Z jednej strony budzimy się, piękne słońce, nawet ciepło. Za chwilę, dosłownie za kilkanaście minut, przychodzą ciemne, burzowe chmury i z pięknego, prawie że wiosennego poranka robi się burzowe, niebezpieczne. Po południe wiatr szaleje, latają dookoła gałęzie, różne rzeczy, które nie są przytwierdzone i które nie są przygotowane na taką pogodę. A za chwilę znowu przychodzi spokój i cisza. Pogoda jest bardzo zmienna, szczególnie właśnie w tych okresach wiosennych, ale myślę, że też nasze życie jest bardzo podobne do tego, co dzieje się za oknem, bo w naszym życiu jest tak samo, że raz mamy słońce, raz cieszymy się pięknym urlopem, a za chwilę, zupełnie niespodziewanie, może przyjść burza. Tak naprawdę, jeżeli uczciwie spojrzymy na nasze życie, na życie każdego człowieka, to jesteśmy albo w okresie burzy, albo właśnie wychodzimy z burzy,
przejaśniło się, już wszystko wysycha, odpoczywamy po burzy, albo właśnie nadciągają ciemne chmury i nadchodzi burza. Czyli to nie jest ani odkrywcze, ani zaskakujące, ale jest bardzo prawdziwe, że życie jest trudne. Życie nie jest łatwe, życie jest trudne. To jest banał, ale bardzo prawdziwy. Nawet jeżeli my nie doświadczamy trudnego czasu, właśnie teraz, czy za chwilę nie doświadczamy trudnego czasu, to dookoła nasze bliskie osoby, ludzie, do których mamy pewne uczucia, a ludzie nam bliscy doświadczają. Tak naprawdę cały czas zmagamy się z różnymi burzami w naszym życiu. A na pewno teraz jako społeczeństwo zmagamy się z bardzo dużą burzą. Z chorobą, która jest jeszcze do końca nierozpoznana, z chorobą, która przyszła zupełnie nagle. Jest to coś, do czego w ogóle nie byliśmy przygotowani. Część osób panikuje, część osób szuka schronienia, część osób lekceważy. Są różne podejścia do sytuacji, w której znaleźliśmy się nagle. Jeszcze kilka dni temu byliśmy na urlopach. Jeszcze kilka tygodni temu sam byłem na urlopie. Jeszcze robiliśmy nasze biznesy, planowaliśmy nasze wakacje, planowaliśmy czas z naszymi rodzinami, mieliśmy plany. Ale przyszła burza i musimy to wszystko zmienić. Czy prawda jest taka, że w tym świecie przeciągniętym złem i grzechem, chwil takiego oddechu, odpoczynku jest naprawdę niewiele. I tym bardziej powinniśmy je cenić. Tym bardziej powinniśmy je celebrować. Gdzie ten czas daje nam taką chwilę do takiego zastanowienia, do takiego skupienia się i przypomnienia sobie i celebrowania tych dobrych rzeczy w naszym życiu. Ale patrząc na to, co dookoła nas się dzieje, tak naprawdę kluczowe jest to, jak na to zareagujemy. Nie tak ważne są okoliczności, bo one cały czas się będą zmieniały i na nie nie mamy za bardzo wpływu. Ale to, na co mamy wpływ, na co masz ty wpływ, na co ja mam wpływ, to jest to, jak zareagujemy na te okoliczności. Jak się będziemy zachowywać. Albo zbudujemy naszą wiarę w czasie burzy i jeszcze bardziej zbliżymy się do Boga, jeszcze bardziej Mu zaufamy, albo będziemy podejmować złe decyzje, które w efekcie będą nas oddalały od Boga, które będą niszczyły naszą wiarę i pogrążały nas w smutku, strachu, apatii i panice. Nasza postawa, nasza odpowiedź na ból, na wyzwanie, na to, co jest dookoła nas, tak naprawdę określa naszą przyszłość. To, jak się dzisiaj będziemy zachowywać, to jak odpowiedzialnie się będziesz zachowywał jutro, pojutrze, to jak odpowiedzialnie zadbasz o swoją rodzinę, napisze historię, którą kiedyś będziesz opowiadał. To, jak się dzisiaj zachowasz, napisze historię, którą będziesz opowiadał jutro. Najlepszą decyzją w czasie burzy, jaką możesz podjąć, która zdeterminuje twoje życie, jest to, żeby zaufać Bogu. Jest to, żeby podczas burzy zaufać Bogu. Czyli burze nie są czymś nowym, burze są opisywane w Biblii. I ja dzisiaj chciałbym sięgnąć do jednego z opisów, do jednej z historii, która opisuje burzę. Możecie otworzyć swoje Biblię, wierzę, że macie je ze sobą. Może w wersji papierowej, może na smartfonach, ale również będzie ten fragment na naszej transmisji live. Ewangelia Marka, rozdział 4. Widzimy taką historię. Ona się dzieje na jeziorze. Jest to niewielkie jezioro. Jezioro położone w depresji, otoczone wzgórzami. Jezioro Galilejskie. Widzimy, że na tym jeziorze
jest łódź, która znalazła się podczas burzy. Gdzie to jezioro i to ukształtowanie terenu, te wzgórza, ta depresja, ten zbiornik wodny, on ma pewien mikroklimat, który sprzyja właśnie takim bardzo gwałtownym, zupełnie niezapowiedzianym burzom, coś jak mazurski biały szkwał. Jest piękna, słoneczna pogoda, lampa, opalamy się, a naptem przychodzi biały szkwał i wywraca żaglówki. Coś, co jest zupełnie niespotykane, coś, co jest gwałtowne, do czego nie możemy się przygotować. I to dokładnie spotkało Jezusa i Jego uczniów. I czytamy. Wtedy rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała jej wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Oczywiście mowa o Jezusie. Obudzili go więc i wołają. Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że zginiemy? Nauczycielu, mistrzu, nie obchodzi cię to, że zginiemy? Dzisiaj często patrząc na tą historię, z taką trochę, może nawet pogardą, ale na pewno nagannie patrzymy na tych uczniów. Na pewno poddajemy ich zachowanie krytyce i oceniamy je negatywnie. Myślę, że wielu z nas, patrząc na nich, mówi, wow, jacy słabi ludzie. Ludzie słabej wiary. Ja nie mam odwagi ich skrytykować, bo sam jestem człowiekiem, który się boi, często się boi. I wiem, że ich strach był naprawdę uzasadniony. To nie był po prostu wiatr, ale to była burza, tak olbrzymia, tak gwałtowna, która zagrażała ich życiu. Fale wlewały się do środka tej niewielkiej łódki. Czyli każdy, kto z was leciał samolotem chociaż raz i przeżył prawdziwe turbulencje, wie, jak mniej więcej czuli się uczniowie. I wie, że nawet najwięksi mężowie wiary zaczynają się wówczas bardzo gorliwie modlić i wzywać: Panie Jezu, gdzie jesteś? Panie Jezu, ratuj! Czy jesteśmy tylko ludźmi? Jesteśmy naprawdę tylko ludźmi. Jezus widzi ludzi, widzi w tych uczniach ludzi, ale mówi do nich bardzo stanowczo. Jezus reaguje na ich brak zaufania. Nauczycielu, nie martwicie, że zginiemy, krzyczą. To jest hej, Jezusie, przecież my zostawiliśmy tam całe swoje życie, jesteśmy tutaj z Tobą na łódce, my mamy pewne oczekiwania, pewne marzenia. Ja zostawiłem swoją karierę rybaka, ja zostawiłem swoje rodziny, poświęciłem Ci całe swoje życie, zdeptałem chodząc za Tobą niejedną parę sandałów. A Ty raptem teraz sobie śpisz, kiedy nam zagraża niebezpieczeństwo? Panie, nie widzisz, że my cierpimy ze strachu? Cierpimy. Panie, czy Ty nie widzisz, że moja najbliższa osoba cierpi, bo ma raka? Jezu, czy Ty nie widzisz, że moja firma upada? Jezu, czy Ty nie widzisz, jak bardzo cierpię, bo nie mam bliskiej osoby. Szukam i szukam i nie mogę znaleźć. Hej, Jezu, od lat modlę się o uzdrowienie. Czy Ty na pewno jesteś? Czy zasnąłeś? Gdzie, jak już uczniowie wykrzyczeli ten swój strach, lęk i ból, Jezus wstał i zrobił to, co zawsze robi. Dokonał cudu. Jezus wstał, zupełnie niezaskoczony, dokonał cudu, w sposób ponadnaturalny uciszył burzę i zadał jedno bardzo kluczowe pytanie. Werset 40. Wówczas zwrócił się do nich. Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Dlaczego brak wam odwagi? Chłopcy, poważnie? Widzieliście tyle cudów.
Byłem z wami w różnych okolicznościach. Widzieliście, że was zaopatruję. Widzieliście, że i doświadczyliście tego, że ja nigdy was nie opuściłem. Uwalniałem opętanych, leczyłem z trądu. Widzieliście, jak wskrzeszałem zmartwych. To jest dopiero sytuacja bez wyjścia, beznadziejna? Naprawdę? Myślę, że my często czujemy się dokładnie tak jak uczniowie. Bardzo często doświadczamy w naszym życiu Bożych odpowiedzi, Bożych cudów, później o nich zapominamy, a Bóg w takich trudnych sytuacjach przypomina nam i mówi, dlaczego się boisz? Czemu mi jeszcze nie zaufałeś? Skąd w tobie tyle lęku? Dlaczego chcesz iść przez życie o własnych siłach? Czemu robisz wszystko sam, na własną rękę? Zaufaj. To, co mówi Jezus do uczniów i to, co mówi do nas, to mówi zaufaj. 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 Wiecie, nasz brak zaufania często bierze się z błędnego założenia. Z takiego założenia, które mówi, jestem chrześcijaninem, podążam za Jezusem, więc nie powinny mnie dotykać żadne burze. Nie powinienem mieć problemów, choroby nie powinny mnie dotykać, powinienem żyć wspaniałym, szczęśliwym, spokojnym życiem. Myślę, że każdy z nas chociaż raz złapał się na takim myśleniu. Ale co mówi Jezus? Wiecie, Jezus jest bardzo uczciwy. Jezus jest naprawdę bardzo uczciwy. On był bardzo uczciwy wobec swoich uczniów i wobec nas, którzy czytamy Biblię. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus mówi, na świecie będziecie doświadczać ucisku. Na świecie będziecie doświadczać złych rzeczy. Na świecie będziecie doświadczać burz. Na świecie będziecie doświadczać tego wszystkiego, co wiąże się z tym, że żyjemy w zepsutym świecie. Świecie, który wybrał swoją drogę, a nie wspaniały, idealny ogród Eden. Jezus naprawdę ludziom, którzy chcą iść za Nim, stawia sprawę bardzo jasno. Naśladowanie Jezusa to jest gotowość na zapłacenie bardzo konkretnej ceny. Ale Jezus na tym nie kończy. Nie kończy na tym, że na świecie będziecie doświadczać ucisku. Ale mówi dalej w tym wersecie. Ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Odwagi. Będą burze. Będą zawieruchy. Macie prawo w pierwszym momencie się zlęknąć. Ale odwagi. Ja nad wszystkim mam kontrolę. Ja już to wszystko zwyciężyłem. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. I specjalnie ten werset, jeden werset czytam troszkę od końca, bo właśnie to jest jego wydźwięk. Z jednej strony Jezus uświadamia nas o tym, że pójście za Nim to jest konkretna cena, a z drugiej strony mówi odwagi i mówię wam o tym, abyście już byli przygotowani, aby takie sytuacje was nie zaskoczyły, abyście nie otwierali szeroko buzi i oczu, wow, jest burza. Ja was uprzedzam. Po to was uprzedzam, żebyście mieli pokój, żebyście mieli ponadnaturalny pokój. Ale jak ufać Bogu bez względu na okoliczności? Wiecie, myślę, że takie kluczowe pytanie, które zadaje sobie teraz wielu ludzi, wielu wierzących ludzi, wielu ludzi, którzy mają olbrzymią wiarę, których dotyka dużo większe nawet nieszczęście niż to, że jesteśmy teraz objęci kwarantanną, których dotyka już ta choroba,
Oni zadają sobie pytanie, jak ufać Bogu bez względu na okoliczności? Jak ufać Bogu, gdy złapie nas burza? Na przykład taka jak ta epidemia. Jak ufać Bogu? Gdzie... Patrząc na tą historię z tą łódką, z uczniami, z Jezusem, musimy zadać sobie pytanie. Czy uczniowie na tej łódce byli sami? No nie. Więc żeby dobrze odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak ufać Bogu bez względu na okoliczności, po pierwsze, musimy mieć pewność, że Boża obecność jest z nami bez względu na to, jak bardzo samotny się czujesz. Bez względu na to, jak bardzo samotny się czujesz. Ci uczniowie czuli się bardzo osamotnieni w tej sytuacji. Oni się nawet w pewien sposób zawiedli na Jezusie. Czuli się, że są sami w tej sytuacji. Ale dobra informacja jest taka, że Boża obecność, że Jezus jest obok nas, bez względu na to, jak my się czujemy. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. On tam był. I on wszystko miał pod kontrolą. Czy ktoś z was kiedykolwiek był w czasie burzy na morzu, oceanie? Zadajcie sobie to pytanie. Myślę, że część z was doświadczyła tego. Ja z moją żoną doświadczyłem tego. Kiedyś mieliśmy taką przygodę podczas urlopu, że musieliśmy z jednej wyspy na lotnisko dotrzeć na samolot. Odwołano nam prom, bo właśnie szła burza, a my musieliśmy się dostać. Wynajęliśmy motorówkę, która podczas olbrzymiej burzy na oceanie prawie latała nad tymi falami i dowiozła nas. W ostatniej chwili, jako ostatni, wsiedliśmy do tego samolotu, ale podczas tej krótkiej, bo myślę, że trwała gdzieś około 45 minut podróży, wyznaliśmy wszystkie grzechy, 10 razy się nawróciliśmy i dla nas ta podróż trwała co najmniej dzień. Nigdy w życiu nie widzieliśmy tak wielkich fal, nigdy w życiu się tak nie baliśmy. Ale wiecie, Pan Jezus był tam z nami. Jesteśmy dzisiaj tutaj. I Pan Jezus był w tej trudnej sytuacji obok swoich uczniów. Gdzie wielu ludzi błędnie myśli, że gdyby Pan Jezus był obok nich, gdyby Pan Jezus naprawdę był obok nich, to tak naprawdę nie przechodziliby przez te wszystkie problemy. To te burze by ich nie dotykały. Ale to, że Pan Jezus jest obok nas, że Jego obecność jest dla nas zagwarantowana, to wcale nie znaczy, że nasza łódź się nie będzie chwiała. To wcale nie znaczy, że do łodzi naszego życia nie zacznie wlewać się woda. To wcale nie znaczy, że różne złe rzeczy mogą nas dotknąć. Ale to znaczy, kiedy Jezus jest obok nas, to znaczy, że burza cię nie zatopi. Tak jak burza nie zatopiła łódki naszych przyjaciół, uczniów Jezusa Chrystusa. Dobra wiadomość jest taka, że nie polegamy na sobie, ale mamy polegać na Jezusie, który jest księciem pokoju, który jest cudownym doradcą, który jest Panem zastępów i który wszystko ma w swojej ręce. Mamy polegać na fragmentach, na Jego obietnicach. Czytamy w liście do Hebrajczyków, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan moim wsparciem, nie boję się. Pan jest z nami w łodzi. Boża natura się nie zmienia. On jest dobry i Jego łaska trwa na wieki.
czy świeci słońce, czy jest burza. Dlatego to Jemu powinniśmy ufać. Czy to dzięki Jego obecności podczas takich trudnych sytuacji, jak mamy w tej chwili w kraju, możemy być przykładem. Przykładem opanowania i spokoju. Ludzie będą zadawać nam pytania, skąd masz taki spokój? Dookoła dzieje się tak dużo dziwnych rzeczy. Dookoła jest kryzys. Dookoła umierają ludzie. Skąd masz, co jest źródłem twojego pokoju? Świat się rozpada, a ty jeszcze nie zwariowałeś? A ja mogę wówczas, i każdy z nas może wówczas powiedzieć, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że my jesteśmy jacyś super, że jesteśmy jakimiś supermenami, że jesteśmy jakimiś ludźmi pozbawionymi lęku. Ale tu chodzi o Boga, o Jego niewidzialną moc, który daje nam siłę, kiedy jesteśmy słabi, który daje nam swoją nielimitowaną łaskę, swoją obecność, o której czytamy, swojego Ducha Świętego. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jezus podczas burzy obiecuje, że nie zostawi nas sierotami. Jezus obiecuje nam swój pokój, którego nie ogarnie żaden umysł. Będzie w Jezusie Chrystusie strzegł serc oraz myśli. Czytamy w liście do Filipian. Lubię też perspektywę poezji, psalmów, które nas tak uspokajają, które mówią, psalm 46, Bóg jest naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Zawsze. Nie od czasu do czasu. Zawsze. Ci uwielbiam perspektywę króla Dawida. To jest niesamowita postać. Człowiek, który naprawdę w życiu wiele wycierpiał, który przez wiele lat się ukrywał, grożono mu śmiercią, były za nim wysłane listy gończe i wyznaczona nagroda. On mówi, i choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Wiecie, ta perspektywa króla Dawida pokazuje mi jedno, że wolę iść doliną cienia śmierci, ale z Jezusem, niż wdrapywać się na szczyty mojego życia bez Niego. Wiecie, druga rzecz, którą musimy sobie uzmysłowić, kiedy mówimy o burzach w naszym życiu, jest taka. Bóg nie tylko jest z nami w czasie burz, ale Bóg te burze wykorzystuje ku naszemu dobru. Bóg je wykorzystuje, aby nas czegoś nauczyć, aby nas zbudować, aby wzmocnić naszą wiarę. W Rzymian, w 8 rozdziale, w liście do Rzymian czytamy, a wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Inne tłumaczenie mówi, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Czyli bez względu na to, jak się dzisiaj czujemy, bez względu na to, co się dzieje za naszymi oknami, chcemy wykorzystać tą sytuację, żeby uwielbić imię Jezusa. Chcemy wykorzystać tą sytuację, żeby zbudować naszą wiarę. Chcemy wykorzystać tą sytuację, żeby przewartościować nasze życie. Żeby z powrotem zacząć myśleć na temat fundamentów. Czy wracamy do tej historii z uczniami, z Jezusem i z łodzią. Zadajmy sobie jedno krótkie pytanie. Kto tak naprawdę polecił uczniom, żeby wsiedli do łodzi? Kto zaplanował tą podróż? Jezus. Jezus zaplanował tą podróż. Dlaczego?
po pierwsze wiedział, że na drugim brzegu czeka człowiek, któremu trzeba pomóc. Człowiek, który potrzebuje pomocy. On miał tą wiedzę, dlatego wyruszyli w podróż. Wiedział też, że nadejdzie burza. Uczniowie znaleźli się w środku burzy. Nie dlatego, że byli poza wolą Boga, ale dlatego, że byli w samym centrum Bożej woli. To nie był przypadek. To Jezusa nie zaskoczyło. On wykorzystał to, że wiedział, że jest burza, po to, żeby zabrać swoich uczniów na bardzo konkretną lekcję życia. Na bardzo konkretną lekcję życia. Żeby przygotować ich do sytuacji, które będą ich spotykać, kiedy zostaną sami. Do sytuacji, które będą jeszcze bardziej ekstremalne. Do tego, żeby ich nauczyć wiary. Wziął ich na trening. I tutaj możesz zadać sobie pytanie. Czy Bóg wywołuje burzę? To jest dobre pytanie. Nie bójmy się zadawać takich pytań. To jest bardzo dobre pytanie. Czy Bóg pozbawia mnie pracy, żeby czegoś mnie nauczyć? Czy Bóg daje mi chorobę, żeby czegoś mnie nauczyć? Czy Bóg daje moim bliskim chorobę, żeby czegoś mnie albo ich nauczyć? Albo żeby pokarać za coś? Czy Bóg zesłał tą epidemię jako karę? To są trudne pytania, ale one się pojawiają w głowie wielu ludzi. Wiecie, ja znam mojego Boga i wybieram wierzyć, że Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Wiecie, kiedy mamy w sobie właściwy obraz Boga, oczyszczony, odarty, z wszelkich mitów i legend miejskich, to wiemy, że Bóg przygotował nam doskonałe miejsce. Bóg w Edenie nie zaplanował chorób, Bóg w Edenie nie zaplanował cierpień, epidemii. My wybraliśmy żyć tak, jak chcemy. I wiele cierpień, które nas spotyka, jest efektem naszych głupich działań innych osób, jest efektem życia w systemie, w którym jest chciwość, który nie dba o miejsce, w którym żyjemy. Skażone środowisko jest efektem wielu naszych chorób. Czy dobry ojciec, który widzi, że dziecko robi coś złego, mówi, wiesz co, to ja ci teraz rzucę trąd. Albo ja ci za karę teraz dam koronawirusa. Żebyś mnie bardziej kochał. Myślę, że przed odbiornikami, smartfonami, komputerami jest teraz wielu rodziców. I żadne z was, bez względu na to, jak bardzo dziecko by was zasmuciło, nie wyrządzi mu krzywdy. Zasmuca was, ale nie wyrządzicie mu krzywdy. A co dopiero doskonały ojciec? A co dopiero ojciec, który jest wzorem ojcostwa? Bóg nie jest źródłem zła. Ale jeśli nawet spotyka nas zło, to Bóg jest zainteresowany, aby tą sytuację wykorzystać i wzmocnić naszą wiarę. Gdzie jest taka jedna prosta duchowa zasada. Im lepiej będziesz poznawał Boga i Jego naturę, tym bardziej będziesz Mu ufał. Nie ma innej możliwości. Im bardziej poznasz, jak dobry jest Bóg, tym bardziej będziesz Mu ufał. I na koniec chciałbym wam powiedzieć o tym, że strach, który jest dla nas ludzi elementem naszego życia. Nie oszukujmy się, jesteśmy ludźmi i często przychodzą do nas myśli, które powodują w nas pewien niepokój. Sam się zastanawiam, co obecna sytuacja przyniesie dla ekonomii naszego kraju, dla mojej firmy, co przyniesie dla
naszej społeczności, dla Kościoła. Jestem tylko człowiekiem, człowiekiem, który ma wiele pytań, który ma naturalnie wiele lęków w sobie. Ale chciałbym wam powiedzieć jedno, że strach nie jest przeciwieństwem wiary, ale strach jest wiarą w niewłaściwe rzeczy. Strach jest wiarą w niewłaściwe scenariusze. Możesz wierzyć w Boże obietnice i to jest wiara, albo czyli zaufanie Bogu, albo możesz wierzyć w złe scenariusze, które podsyła ci szatan, które podsyła ci duch strachu. Co będzie jeśli? Co się stanie jeśli? I możesz zapychać swój umysł i swoją głowę tymi złymi scenariuszami. Mamy do wyboru ufać Bogu albo poddać się duchowi kłamstwa, który chce, abyśmy żyli w lęku, w strachu, tak naprawdę w niewoli. Odsyłam was do jednego kazania, które powiedziałem parę lat temu. Mam nadzieję, że teraz zobaczycie na dole transmisji link do niego. Nazywa się tak trochę przekornie Strachy na lachy, ale ono całe o tym mówi. Ono całe mówi o strachu, o tym, jak walczyć ze strachem, jak go identyfikować w naszym życiu. Polecam wam to kazanie, rozszerzy wam tą perspektywę. Ale ja wybieram wierzyć mojemu Bogu. Ja wybieram wierzyć obietnicom, które są w Biblii. Wiecie, ten rok rozpoczęliśmy wieczorem wizji. Ten rok rozpoczęliśmy takimi planami. Bóg dał nam pewną mądrość tego, że zaczęliśmy zbierać pieniądze na Dom TV, nie wiedząc w ogóle o tym, że będzie taka sytuacja. Ale też postanowiliśmy sobie i ogłosiłem to na wieczorze wizji, że hasłem przewodnim na ten rok będzie to, że chcemy być domem wiary. Chcemy być domem wiary, a nie domem niewiary. Chcemy być domem, w którym nie ma lęku, w którym nie ma strachu, w którym nie ma wątpliwości. Chcemy być domem, który jest przeciwieństwem defetyzmu, tchórzostwa, kpiny, teorii spiskowych. My nie chcemy na tym polegać, nie chcemy tego szerzyć. Chcemy robić wszystko, co buduje naszą wiarę. Rób wszystko, co buduje twoją wiarę i co zachęci innych do właściwych postaw. Biblia zachęca nas. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na naśladowanie, na uznanie. W czasie, kiedy będziemy mieli dużo wolnego czasu, większość z nas zostanie w domu, większość z nas będzie surfowała po internecie, oglądała telewizję. Przypomnijcie sobie ten fragment. Przypomnijcie sobie to, że chcemy być domem wiary. Wypełniaj się wiarą, a nie strachem. Wlewaj do swojego życia słowa wiary, treści wiary. Tak jak mówił Tomek tydzień temu, otaczaj się ludźmi wiary. Nawet jeżeli nie możemy się spotkać w tej chwili i ograniczamy nasze spotkania takie w realu, to po prostu dzwoń do takich ludzi. Rozmawiaj z takimi ludźmi, którzy nie będą podsycali w tobie paniki, którzy nie będą wysyłali ci jakichś głupich filmików czy tekstów, że uciekaj. Którzy będą budowali twoją wiarę. Którzy wpłyną na to, że będziesz pełen pokoju. W czasie burzy zadbaj o swojego duchowego człowieka. Tak samo jak powinniśmy zadbać o nasze ciało, aby się dobrze odżywiać, aby prowadzić zdrowy tryb życia, tak samo nie zapomnijmy o naszym duchowym człowieku, aby prowadzić zdrowy, duchowy tryb życia. Nie wlewać w siebie, bo teraz przez 2 tygodnie nie będę w pracy i Netflix stoi przede mną otworem, wszystkich seriali hurtem. Ale zacznij wlewać w hurtem w siebie Słowo Boże. Zamów sobie dobre książki. Posłuchaj dobrych kazań.
Mam nadzieję, że uda nam się odpalić spotkania domowe online. Już o tym myśl, że chcesz być częścią tego. Chcesz to robić regularnie i często. Zamiast siedzieć przed telewizorem, przed grą komputerową, która będzie tak naprawdę lasowała twój umysł, zacznij rozmawiać ze swoją rodziną. Poświęć czas dla swoich dzieci. Poświęć czas dla swojej żony. Może odkryjesz niesamowite prawdy, niesamowite historie. Przekuj ten czas w coś dobrego. Wiecie, życie daje nam cytrynę i możemy się skrzywić, a możemy z tej cytryny zrobić lemoniadę i cieszyć się. Na pewno przed nami jest wyjątkowy czas, ale to, jak go przetrwamy, to jak go spędzimy, zależy od decyzji, które podejmiemy już dzisiaj i które będą miały skutki jutro, pojutrze. Gdzie zamiast, będąc w łodzi podczas burzy, zamiast położyć swoje zaufanie na tej łodzi, że ona jest tym zabezpieczeniem, zaufaj i złóż swoje zaufanie i nadzieję w Jezusie, który jest obok ciebie. Na sam koniec Jezus mówi wyraźnie do nas: pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się, nie bójcie się. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Na koniec naszego spotkania chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli jesteście teraz, a wierzę, że jesteście przed swoimi odbiornikami, po drugiej stronie kamery, gdzieś w swoich domach, to zachęcam cię do tego, abyś teraz zamknął swoje oczy, abyś skupił swoje myśli na Bogu, abyś dziękował i prosił. Duchu Święty, wiem, że jesteś obecny podczas tego wyjątkowego spotkania, pierwszego w naszej historii. Wiemy, że pomimo tych wszystkich ograniczeń, Ty jesteś nieograniczony. Ty cudownie działasz, dając nam pokój, którego nikt i nic nie może nam zaoferować. To jest ponadnaturalny pokój, bez względu na okoliczności i burze, które są dookoła nas. Panie, proszę Cię, abyś dał nam swoją siłę i mądrość i abyśmy mieli odwagę podejmować właściwe decyzje już dzisiaj, które przyniosą wspaniały owoc w kolejnych dniach. My nie chcemy polegać na sobie, nie chcemy też się bać, nie chcemy panikować, ale chcemy wykorzystać ten czas, aby zbudować relacje z Tobą, bo chcemy być blisko Ciebie. Chcemy ten czas poświęcić na to, żeby jeszcze bardziej Ciebie poznać, bo poznanie Ciebie gwarantuje pełnię wiary i zaufania, ale też chcemy być bliżej innych ludzi, bliżej naszych rodzin, bliżej tych osób, z którymi będziemy spędzać ten czas. Chcemy myśleć o tych osobach, które gdzieś może są samotne i potrzebują naszej atencji, naszych telefonów, naszych wiadomości, naszego pokrzepienia. Panie, dzisiaj prosimy Cię, aby nad naszym krajem i nad naszym światem całym ten czas choroby, czas wirusa jak najszybciej minął. Ty masz moc. Ogłaszamy, Panie, Twoją ochronę. Ogłaszamy, Panie, Twoje uzdrowienie. Ogłaszamy Twoją moc. Ale ogłaszamy również mądrość nad rządzącymi, mądrość nad naszym rządem. Błogosławimy ich. Panie, chcemy ufać, że Ty będziesz dawał im odpowiednie myśli i decyzje. Oddajemy się w Twoje ręce i tak bardzo dziękujemy Ci za to spotkanie. Amen.